Cześć, Jest mi bardzo miło Was powitać po raz kolejny i chciałbym opowiedzieć dzisiaj parę słów o kontrolerach do programów do obróbki dźwięku. Dla wielu z nas, dla wielu realizatorów dźwięku praca <coughs> już dawno przeniosła się całkowicie w środowisko komputerowe i kiedyś poprzednie pokolenia realizatorów, i, i dzisiaj jeszcze też niektórzy realizatorzy nadal pracują na sprzętach analogowych, na wielkich konsoletach, które Oferują zupełnie inny interfejs użytkownika, in, inny rodzaj obsługi niż, niż komputer. W, kompu w przypadku komputera mamy przede wszystkim myszkę i klawiaturę, natomiast w przypadku konsole, to co wszyscy widzą, jest mnóstwo przycisków, mnóstwo pokręteł i to jest duża różnica, jakby duża różnica w sposobie obsługi. Obsługi po prostu poruszania się w ogóle. Z, przy pracy z dźwiękiem. Inżynierowie wymyślający nowe, nowe produkty zaczęli kombinować, jakby tu zrobić, żeby troszeczkę tą pracę w komputerze upodobnić do tej. Pracy, która była kiedyś, i szczytem rozwoju tego konceptu tych, tych wielkich kontrolerów były produkty firmy Digidesign, seria Icon. To, to były konsolty D-Command i D-Control, które oferowały bardzo dużo, jak na tego typu urządzenia. No i były świetnie zintegrowane z systemem Pro Tools, więc automatycznie stały się bardzo popularne w takich no, najbardziej topowych, szczególnie filmowych domach produkcyjnych. Ale również też w muzyce bardzo, bardzo dużo studiów zdecydowało się na taki ruch. Ja miałem okazję pracować i na D-Control, i na D Command. Przez kilka lat nawet posiadałem w swoim studio tutaj D Command, kiedy jeszcze pracowałem w Protulie, i uważam, że to jest fenomenalne urządzenie, ale rozmiar. Okazuje się, że w moim przypadku mogłem ocenić, że tak naprawdę no, nie wiem, jakiś. 1-5% czasu te fejdery gdzieś tam mi coś ułatwiały, ale niekoniecznie czyniły rzeczy szybszymi, tylko po prostu powodowały, że robiłem pewne rzeczy w inny sposób, a przez pozostałe 95% czasu po prostu to zajmowało przestrzeń pomiędzy mną a ekranem komputera. Konsolety Icon, d i D-Command żartobliwie określano najdroższymi myszkami komputerowymi. Może zacznę od tego, że od dwóch lat nie używam kontrolera z faderami. W przeszłości też miałem takie momenty, że rezygnowałem z pracy z kontrolerami, gdzieś tam wracałem do jakichś mniejszych rozwiązań, m.in. z serią Avid Artist Mix. To, to są małe kontrolery oferujące 4 lub 8 faderów. Teraz są jeszcze rozwiązania z jednym faderem. Ale ostatecznie. Tak jak mówię, już dwa lata temu zrezygnowałem całkowicie z jakichkolwiek kontrolerów ze względu na przestrzeń i sposób w jaki poruszam się na komputerze. To, że komputer służy mi też nie tylko do pracy z dźwiękiem, tylko do wielu, wielu innych zastosowań. Przeszedłem przez wiele urządzeń, przez wiele kontrolerów do, do programów DAW, od małych typu Presonus Fader Port, po 24-faderowe DigiDesign Control 24 lub Icon D-Command. Dwa lata temu, tuż przed przesiadką na Ripera, jeszcze miałem w planach, żeby nabyć Avid Pro Tools Dog, taki kontroler z jednym faderem, który jest jednocześnie stojaczkiem na iPada i, i świetnie integruje się z Pro Toolsem. Natomiast przy okazji doszło też dwa lata temu do tego, że się przyjadłem z, z Pro Toolsa na Ripera. Temat na, na osobne wideo, w ogóle moja przesiadka, ale w dużym skrócie, jakby to była przesiadka, która wynikała z ogromnego. Skoku wydajności pracy w riperze w porównaniu z protulsem Jeśli chodzi właśnie o, o fejdery, myślę, że większość osób zgodzi się ze mną, że fejdery przyspieszają pracę w sytuacjach koncertowych na przykład. Tam, gdzie po prostu jest potrzebny szybki, bardzo szybki czas działania. Kiedy mamy po prostu koncert, półtorej godziny. I żadnych możliwości poprawek, nie mamy przycisku stop, nie mamy możliwości cofnięcia się, przegrania, odtworzenia tego samego fragmentu jeszcze raz. I tutaj, jakby, szybkość reakcji jest absolutnie kluczowa. Natomiast, kiedy miksuję tutaj, po pierwsze, nie mam nikogo, na kim muszę zrobić wrażenie w trakcie samego miksu. Może to wyglądać po prostu dla osoby siedzącej z boku, mało imponująco. Będę tylko klikał myszą. Przy przesiadce na ripera, jeszcze tak siłą rozpędu, używałem przez kilka tygodni urządzenia Prison Faderport, także po prostu troszkę miałem takie zachowawcze podejście, że no, jednak tych faderów używałem do automatyki i coś tam pewnie będę potrzebował, więc po prostu fader port wylądował na biurku, natomiast to bardzo szybko, po kilku tygodniach, po prostu nawet go zapomniałem, że go mam. I tak te pierwsze chwile miksu polegają na po prostu zgrubnym ustawieniu jakichś tam proporcji, zaznaczam, nie wiem, wiele śladów naraz i grupami sobie najpierw robię proporcje, żeby relacje, nie wiem, bębny, bas, gitary, klawisze, smyczki, dęciaki, wokale, to wszystko, żeby było pomiędzy sobą relatywnie miało jakiś tam sens, wstępny, oczywiście mówimy o zupełnie wstępnych, potem takie ruchy nadal jeszcze grube, że tak powiem, czyli Głośniej stopka werbel, może troszkę ciszej bas, nie wiem, i, i tak dalej, takie już pojedyncze elementy wewnątrz samych grup instrumentów. No i właściwie to jest moment, w którym fejdery stają się już w tym momencie całkowicie zbędne dla mnie. Na tym etapie to, co jest bardzo, bardzo przydatne, to są wszelkiego rodzaju przyciski, które wywołują akcje jakieś. To w reaperze każda funkcja jest nazwana akcją i e, takie akcje, które w, duży, w dużej mierze zastępują mi też pracę z faderami, tak jak kiedyś, e, to są akcje plus minus. Plus minus głośność w skokach półdecybelowych. E, jest to fantastyczne rozwiązanie ponieważ operuję na e, zaznaczonych kanałach i już jakby kiedy jestem na etapie miksowania w, w trybie takiego już fine tuningu gdzie, gdzie skupiam się na detalach i te proporcje te ruchy proporcjami już stają się bardzo e, delikatne to te skoki półdecybelowe e, są bardzo przydatne bo rzadko robię sk skoki głośności o pół decybela, ale bardzo często się zdarza 1.5 decybela, 2 dwa 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 i 2.5 e, czasami po prostu przy kolejnym przesłuchaniu stwierdzam mm, gitara półtora decybela w dół w tej części. I to są dla mnie trzy kliknięcia przycisku i koniec. Nie muszę nawet patrzeć na ekran, czy na wartość, czy, czy ściszyłem o półtora decybela, bo wiem, że trzy tapnięcia w, w mały kontroler MIDI w Arturia Beatstep to jest minus półtora decybela i to działa świetnie. Jeśli chodzi o automatykę, niektórzy mogą kojarzyć mnie z tego, że Robiłem kiedyś bardzo duże automatyki w czasie rzeczywistym, fajderami. po prostu jeździłem nimi, używałem trybu touch, gdzie puszczałem fader dokładnie na wejściu na przykład refrenu po to, żeby był gwałtowny skok głośności i jakby wszystkie te ruchy jeszcze w połączeniu z, z trybem trim w Pro Tool się powodowało to, że mogłem robić dwoma przejściami jakby przez tranzycję ze zwrotki na refren bardzo fajną, dynamiczną automatykę, którą też od razu słyszałem, od razu było słychać rezultat tego, więc w Reaperze robię to myszką. Zaznaczam po prostu konkretne fragmenty i jeżdżę góra-dół. To, co ma kluczowe znaczenie w tego typu pracy akurat w programie Reaper, czego nie mogłem robić w Pro Toolsie, to to, że w Reaperze, kiedy podnoszę lub opuszczam linię głośności, już w momencie, kiedy przesuwam myszą góra dół, y, ja te zmiany słyszę od razu w czasie rzeczywistym, a nie wtedy nie po puszczeniu myszą. Tak jak w, w protursie, jeżeli dawałem linię głośności, nie wiem, minus 5 decybeli, to dopiero moment puszczenia myszą y, na minus 5 decybeli dawał rezultat w głośnikach. A w Reaperze można po prostu to robić y, absolutnie w czasie rzeczywistym i to, to wpłynęło na to, że otworzyłem się w ogóle na taką pracę z automatyką edycyjną i już nawet nie myślę o, o powrocie do pracy z fejderami, tutaj w tym względzie. Wniosek, jakby jeśli chodzi o moją pracę, jest tutaj bardzo prosty, bo do mety docieram w, dzisiaj znacznie szybciej niż kiedykolwiek. Jakby tutaj nie mam yy, nad czym debatować ani w, w, jakiś, w jakikolwiek sposób sam ze sobą dyskutować. Po prostu docieram do mety szybciej, z dużo, z dużo lepszymi rezultatami na sam koniec. Yy, oczywiście. Nie zapominam o tym, że kwestia wydajności pracy, to jak, jak obsługujemy dane urządzenia, sposób, jest też w dużej mierze kwestią indywidualną, ale to do czego zachęcam, to do tego, aby się nie zamykać na pewne rozwiązania i jakby nie podchodzić też w sposób taki założeniowy do tego, że no przecież skoro mam te fajdery, to, to znaczy, że jestem szybszy, jestem bardziej profesjonalny. No, już wiele razy miałem te rozmowy z, z kolegami, którzy zawsze każdy, nie wiem, zastanawiając się nad zakupem czegoś, obdzwania 15 kolegów realizatorów dźwięku w koło. I jak trafia na mnie, to dzisiaj no to ja mówię, no wiesz, ale właściwie nie potrzebujesz żadnego kontrola, żadnych fejderów. Weź sobie kup to i tamto zamiast tego, bo to ci jest niepotrzebne. I bardzo często do dzisiaj pada argument, no tak, no ale wiesz, to. Jak to będzie wyglądało, jak ja nie będę miał jakieś konsolety tutaj przed sobą. Nie? To ludzie będą myśleli, że nie jestem profesjonalny. W tym argumencie, m, może jest troszeczkę prawdy, ale on by się dotyczył chyba i tak tego e, rodzaju jakby klienta, który, którym i tak nie jesteśmy zainteresowani, bo to jest klient może trochę taki. Brzydko mówiąc, mniej świadomy tego w ogóle, jak to wszystko się odbywa, i żyjący gdzieś tam wyobrażeniami wizualnymi, a nie, nie rezultatami. Więc jeżeli ktoś przychodzi do nas ze względu na, na to, jak wygląda nasze studio na zdjęciu, a nie ze względu na rezultaty, to, to mówię, no to takich klientów raczej nie chcemy mieć. W podsumowaniu, jeszcze może podam przykłady m, takich bardzo znanych gwiazd w realizacji dźwięku miksu, właściwie gwiazd miksu światowych. To jest Serban Genea, y, Josh Godwin, John Haynes, współpracujący też z Serbanem Geneą, ma, pra, razem prowadzą studio. Y, no to, są, to są postacie, którzy, którzy są, y, oni są odpowiedzialni za w ogóle większość współczesnych hitów, jeśli chodzi o miks. Mają niewiarygodnie bogatą dyskografię i oni pracują po prostu na mysz, klawiatura, monitor, bez żadnych faderów. Również w muzyce rockowej, w muzyce country jest też sporo takich już topowych realizatorów miksu, którzy nie tylko już przenieśli swoją pracę in the box do komputera, ale wręcz po prostu miksują za pomocą myszy i klawiatury. Podchodźcie też do tego, mówię subiektywnie, sprawdzajcie, co możecie, ale też przede wszystkim mam taki apel do, do, do młodych ludzi, którzy marzą o tym, żeby funkcjonować właśnie w takiej roli. Nie myślcie nigdy o tym, że brak posiadania czegoś blokuje was przed osiąganiem czegoś niesamowitego, bo narzędzia stały się dużo bardziej drugorzędne niż kiedykolwiek. Dzisiaj, dzisiaj liczy się już to, co to, co mamy w głowie, to co, to co słyszymy, to co chcemy usłyszeć, i to, co, to w jaki sposób współpracujemy z ludźmi. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że pomogłem. Mam nadzieję, że komuś przydadzą moje filmy, moje wideo, moje przemyślenia. I zapraszam do komentowania oraz zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali, tak. Subskrybowali i śledzili mój kanał na YouTubie. Do zobaczenia. Cześć.